To jest łan. Łan zboża. Łan pszenicy, prawda? Ale łan to jest jeden. Po angielsku zgadza się. Natomiast to jest łan pszenicy. Miłość może do ziemi nie bardzo, tylko tak szkoda, bo to tatowe. Są ty wszystko wie. Ja wiem, kto z kim śpi, ale mnie to nie interesuje, aby dzieci zdrowe były. No to nie jest miasto. Na wsi wszystko o wszystkim wiedzą. To się nic nie ukryje. Wszystkie mieszczuchy, że tak powiem, są zdziwieni, że po prostu rolnik nasz polski umie tak liczyć. Aż miło patrzeć, jak te maszyny zapieprzają, jak po prostu to wszystko się, kurczę, dzieje. To jest narkotyk. Tu żaden dopalacz nie tak nie działa. Jak bycie rolnikiem. Reflektory, aparaty, ekrany, kosmetyki. W skromnej salce powstaje najprawdziwsze atelier fotograficzne. Rozpoczyna się sesja zdjęciowa. Podobizny pań sołtysek zdobić będą nową stronę internetową gminy. Rej wodzi pan Andrzej, filmowiec i fotografik. Chłop z wielkim talentem. Wie, że musi działać taktownie, bo ma do czynienia z bardzo stremowanymi modelkami, debiutantkami. Nie, torebkę proszę zostawić. Jeszcze troszeczkę, niech się pani minimalnie obróci. Super. O, fajnie. Troszeczkę tutaj wzrok. Nie bolało. Pierwsze koty za płoty. A panie plotkują. Piję 3 łyżeczki na czczo rano. Pani wie, że przestał mnie boleć żołądek? Tak, tylko to może to jest faktycznie jakaś. Popatrzeć się do góry. To było dobre, tylko jeszcze jedna fotka. Jeszcze jedna fotka, a panie plotkują. A już inni to nie wiem. Powiedzą, że ja jakieś stosowałam botoksy czy co. Dobrze, to też dla kobiety, co? Możemy z jęteczka sobie zrobić? Co zrobić? Zdjęcia. Teraz pan Andrzej musi wykazać się talentem dyplomatycznym. Panią Anię niełatwo przekonać. Ale z daleka. Ja będę tylko jako obserwator. Troszeczkę. Dobra? Cztery strzały. Po co wam taką starą babcię na zdjęcie? Ale ją jakby na Lolo Brigidę zrobimy. Już, o, to jest fajne. Proszę tej pani nie słuchać. Ja przyjechałam tylko dla tych dwie dziewczyny. A dla mnie nie? No tak trochę. To trochę. To trochę. Pani Aniu, tak, skąd byście go wyczesnęli? Że on taki umie wmówić. Kiedy pani będzie robić? No, lekarz powiedział, że tak, kwestia 2 tygodni. Naprawdę? Jaki ma pani malutki ten brzuszek, naprawdę. Ale już przeszkadza. A panie plotkują. Pierwszy. No, ale nie wygląda pani jak to już do... Lody wreszcie przełamane. Chłopczyk czy dziewczynka? Dziewczynka. A już imię jest? Jest. Jak? Alicja. A panie plotkują. Robimy coś ładnego. Najpierw na smutno, co? Tak trochę, bo pani taka przyszła zdrożona. A teraz troszkę tutaj wzrok. A szerzej oczka. Nie do Playboya, nie do Playboya. Dobra, już koniec. Jeszcze. To była pierwsza część. To jest sesja tylko dla pań, więc sołtys Jan się nie załapał, ale ma swoje zdanie na temat kobiecej urody. Wiem, jak jest brzydka, to jej nie pomoże malowidło. Jak jest piękna, to nie trzeba. Moja żona się nie maluje wcale. Bo jest piękna dla mnie. No poważnie. No ja wiem. A druga nałoży tapety na siebie, jak tam brzydko powiem i do czego, to można nożem skrobać. No i co to jest? Pani kocha. Pan Tadeusz i jego żona Agata są fanami serialu Złote Łany. I podobnie jak inni miłośnicy tego filmu, lubią spotkania z bohaterami nie tylko w internecie, ale i w realu. Jadą do pani Steni, bardzo energicznej bizneswoman, kobiety gejzer, tryskającej pomysłami.
Co ważniejsze, dużo tych pomysłów już zrealizowała z pożytkiem dla lokalnej społeczności. No miło mi bardzo panią poznać, bo pana to tak sympatyka złotych łanów. Zapraszam nie państwa. Nie tylko złotych łanów, pani również. No dziękuję uprzejmie. Zapraszam gości do siebie. Za roku syna, syn nasz już ma salę wynajętą. Aha, i ile kasują za od osoby? Tu Jezus, jest tam jeszcze problem z tym menu. Bo dla Tadeusza nie ma nic ważniejszego niż rodzina. Jej dobro i przyszłość. Po to te kury, żeby mieć swoje jajko, żeby mieć kurę i na rosół. A rosół jest przepyszny. No kogut jest po to, to wiecie po co? Żeby chędożył te kury. Ale on taki trochę słaby zawodnik jest. Zielononóżka skrzyżowana ze zwykłą kurą nie daje płodnych jajek. Panie Urez, jaka jest droga pokarmowa? Najpierw wiemy my, co nie zjemy. Psy. Bo psy naprawdę pasze taki chrupków, to lubią średnio. Naprawdę te resztki, tak jak teraz mieliśmy nowego psa, to najpierw lubią. I co psy już nie zjedzą, to dopiero kurą wyrzucamy. A czy nie, że kury dostają oprócz tego jedzenia normalnie. A potem kury wy zjadacie i to jest syn zamknięty. To taka droga pokarmowa. Spełniło się wielkie marzenie pani Steni. Ma własną restaurację z wielką, przestronną kuchnią. Marzenia miałam całe życie. Kończy się ten serial moimi urodzinami, gdzie w tym swoje marzenia przekazuję, że tak bym chciała mieć tą knajpę. No i tak jak powiedziałam, tak się stało. To jest moja córka tutaj. Przyszła następczyni. Dziedziczka. Zobaczymy, no. Trzeba komuś to przekazać, żeby ktoś mógł dalej rządzić, nie? Zapraszam państwa tutaj do siebie na kawkę. Chleb sprzedałam. Wybudowałam sobie restaurację. Bardzo. Biznes rozrósł się. Oj, kochany. W innym kierunku, no. To znaczy, to się rozrósł. Gdzieś tam. Idę pani Steni pogratulować za udany film. To mamy państwa z tak daleka przyjechali też. To mówię bardzo. Także. Ciechę, dla nas zawsze. Patrzę tutaj do nas do czołgę. No proszę siadać, proszę usiąść. Niespodziewany gość to pan Mieczysław, emerytowany kowal. Lubi wpaść na kawkę, a może i coś mocniejszego, jak zdrowie pozwoli, bo to już 87 wiosen minęło. W drugiej części sesji zdjęciowej panie sołtyski są już bardziej śmiałe i bezpośrednie, co robi wrażenie nawet na panu Andrzeju. Szykuje się niezła strona w internecie. Nie maluje się nigdy, tylko kremny wea i błyszczyk. Co no dobra, bardzo zrobicie, ładna cera. Bardzo ładna cera. Zrobimy panią... Świeże powietrze od rana do wieczora. Diabła tak potrzebuje. I wy dziewczyny tak się mordujecie z tym malowaniem codziennie? Że co, że codziennie się malujemy? No, raczej tak. Ale czy to jest mordowanie? To nie jest mordowanie. No to robimy dalej. Jak ktoś się waluje, to naprawdę to mu to kiedy dużo... moje kury i kaczki by jadły śniadanie? Jakbym ja chciała się rano umalować. A o której jedzą? Teraz o 6. No, a po nich można. One jedzą, a można sobie robić make-up. Dobrze, dziękuję bardzo. Pięknie. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo fajnie. Muszę... Na pewno nie dla poprawienia urody przypina się zwierzętom kolczyki do uszu. Taki numerek ułatwia ewidencję, handel chroni przed złodziejami. Nie zastąpi jednak imienia, które nadaje się z czułością. To jest byczek Szymonek. Takie imię dał mu właściciel, pan Czesio, w dowód podziękowania swojemu przyjacielowi Szymonowi, który asystował przy porodzie i pomógł cielaczkowi przejść na świat. Nie denerwuje. Nie bój się, on się nie będzie denerwował. O, dobra, i teraz poszło, wszystko jest gotowe. Jest gotowy, legalny. Tego do przodu tam. No idź.
Tu ma być chlebek. Ma przyjechać. Jedzie tu masło. Od pewnego czasu także inna praktyka staje się coraz bardziej powszechna. Nie ze wsi do miasta, lecz odwrotnie. Wozi się teraz chleb, bułki i inne produkty. W tej wiosce samochód z pieczywem pojawia się 2 razy w tygodniu. Z udogodnienia korzystają głównie ludzie starsi i samotni, którym brakuje sił na wycieczkę do sklepu w innej miejscowości. A więcej dużego już tam nie ma? Proszę? Dużego już więcej tam nie ma? Groszy będę miała. Słuchaj, bronia, byście chcieli do Tomasza? Tak, tak. 40. I złotóweczka. Dziękuję bardzo. I na piątek 2 chleby i 8 było. A spróbuję ją zawołać. Może nie, ona nie. Słuchajcie, teraz nie ma sensu. No ale ona już nie ma sensu. Na zachodzie też tak jest, że się wsie wyludniają. I stają się taką noclegownią. Tu jest w ogóle gospodarzy, to jest tylko sołtys i chyba nikogo. I sołtys walczy. Sołtys jest niezwykle pracowity człowiek. Niezwykle. Oboje zresztą. On kocha pracę. Człowiek pracę. Ona też. To aż inni to by sobie położyli się, usiedli, a on i praca, i działanie tam i na rzecz wsi. Organizują to spotkanie. Cała wieś się bawi wtedy. No, dobrze, że nam się trafi, póki mu wystarczy siły, to tutaj nie ma takiego innego, który by się tak udzielał. Reszta to tak każdy zajęty sobie. Ja bym był chory, jakbym tego nie robił. No ja wiem, że nie społecznym pracować. To już ciągnie tak tyle lat, to człowieka ciągnie. Jak se tak chlapnął 3 lata temu, pani Tomasiowa, jak pani dożyje 100 lat, zrobimy imprezę. Babcia żyje 97, 98, 99 i setki doczekała. No, i impreza nie, musiała być. U mnie słowo ważniejsze od pieniędzy. Już wycofać się nie można było. Nie można było się wycofać. Orkiestra dęta, liczne atrakcje, olbrzymia sala wypełniona po brzegi i uśmiechnięta pani Aniela Tomasiowa. Piękna impreza w prezencie na stulecie. Babcia idzie do kościoła już. Sama. Co dnia chodzi. Ta babcia 100-letnia. Sama jej się szykuje, sama robi, no kto jej robi? Babcia nadal trzyma się dobrze i bez żadnej asysty drepcze do kościoła. W domu odwiedzają ją młodsze koleżanki. Nie żyje w osamotnieniu i zawsze może liczyć na pomoc. Ale jak ja mówię do was, to wy rozumiecie. To Kazia, poznajecie mnie. Kazia to poznałam. Dawnie. To tak. Kazia była moja. Kazia, co ja cię nie poznała, Leliecko kochana? No. Co ja cię nie poznała, Kazunia? Nie poznaliście mnie? Nie, to dopiero teraz jestem. No wiecie, co dzień z wami rozmawiam. Prowadzam was co dzień w kościele. Z kościoła tutaj. No. Kazunia. Ja ciebie kocham, i ciebie znam, to wiem, a tu dzieci więcej to nie znam, nie wiem. No, nie wiem kto. A teraz już zapominacie, no niedobrze. Tylko ten kościółek mnie trzyma, ale tak. Widzisz, ja pomaleńku chodzę, to niedaleko, ja pomaleńku tak sobie zajdę i Ta pani stara taka, ona nie wie, co to leki. Za wyjątkiem, proszę panią, smarowania nóg. A ja ciebie tylko, Kazuniu, lubię. Ciebie widzę. Cieszę się. Tak, to widzę. A tak to nie znam tych ludzi w różnych budynkach. Ja teraz raz na dzień zjem śniadanie i od rania do drugiego dnia. Cały dzień tylko raz zjem. Tomasiowa, chodźcie no. Chodźcie no. Ja sobie przypomnę. Cicho bądź. Cicho bądź, piec. Zaśpiewalibyście jakąś pieśń kościelną, bo wy dużo pieśni umiecie. Zaśpiewajcie nam tutaj, którą najlepiej lubicie. Cicho bądź. Miesiąc! Kasia, nie mogę, to teraz... Cicho, bo... Czekaj stąd. Zawitaj... Śpiewajcie. No, którą? Z Maria, o, tak, to
Boga Rodzico, błagamy Ciebie, Święta Dziewica, niech łaska Twoja zacznie nam sijać, smuć się za nami. Zdrowaś Maryja. Tu nie mamy tu dzieci. Dzieci tu jest... Ty masz dwoje wnucząt, prawda? Dwoje jest tam u Kasi, no takich małych dzieci. Ja mam wnucząt 16. Ale tutaj, Kasia, tutaj. I pięcioro... Prawnucząt? Dwoje, pięcioro prawnucząt. Wow. No. Wow, jedna wnuczka nawet wyszła za murzyna. Mówi, jakbym ci powiedziała, jakiego ona ma męża, to spójrz na mój but. I mówi, tak, on ma kolor skóry. Gdzie mi przez głowę w życiu przeszło, że będę miała kiedyś wnuka przyżenionego murzyna. No, no ma jednego syna, to mój prawnuk jest. Mulatek, bardzo ładny chłopaczek. Szkoda, że nie wzięłam zdjęcia. Piękny chłopiec. Piękny chłopiec. A jaki ruchliwy, to jest zupełnie, zupełnie krew murzyńska. Taki ruchliwy, no, no to ja tak mówię, jak go widzę i oceniam. Co, pani Janeczko, dziękuję. I jeszcze raz odwiedźmy uczestniczki sesji zdjęciowej. Pan Andrzej otoczony wianuszkiem kobiet nadal w swoim żywiole. Pstryka, ustawia, namawia. Jest sukces. Pani Ania już bez najmniejszych oporów pozuje do fotografii. Sesja przerodziła się w miłe, towarzyskie spotkanie, a jej efekty będzie można zobaczyć w sieci. Bez wątpienia fotki powędrują też do niejednego domowego albumu. Oj, będzie co wspominać. Tak 2-3 tysiące myślę, że tam. Ja chcę jedno kupić, bo ja mam tą młodzież taką szaloną teraz, żeby oni po prostu się wyżyli. Dobrze, dobrze, dobrze pani stoją. Tu bym tego brzuszek to trochę bym go wyeksponował. A pewnie w bębenkach. Super. Jeszcze raz. Uwaga. Jeszcze raz. Jakie ładne. Będzie trzeba przyciąć. Bardzo fajny. Świetny. I ten brzuszek malutki. Kto tam siedzi? Dziewczynka czy chłopczyk? Kobieta o dwóch sercach. Kapela rżnie od ucha do ucha. Bardziej diskopolowo niż na ludowo. Impreza na świeżym powietrzu w Zajeździe u Stefanii. Co sobotę można tu przyjść na tańce, zabawić się i kogoś poznać. Wiek nie gra roli. Orkiestra ma repertuar dostosowany do każdej metryki i każdego gustu muzycznego. Klient nasz pan. Co mi zapomniała? Prawie 90 na karku, ale nic to. Pan Józef, rolnik emeryt, czuje się znacznie młodziej i w tańcu zadziwi niejedną partnerkę. I bawimy się dalej. Zapraszamy wszystkich do tańca. Kobiety się nie pyta o wiek, ale mężczyzn można zapytać. To proszę mi powiedzieć, ile pan ma lat? 87. 87? Niemożliwe. 27 roczny. A proszę pana, a zdrowie jak? Zwykłe jest.
Trzyma się pan, nie? Myślę, że lubi pan tańczyć. Strasznie. Strasznie lubię. Tak? Tak. Ja za tańcem. Szkołę pan kończył jakąś? Nie, nie mam podstawowe, bo tutaj w wojnie tutaj podstawowe szkołę. Tak. A skąd ten taniec się u pana wziął? No to od małego chłopaka. O, tak, chłopak, ja panu coś powiem, ja też bardzo lubiłam tańczyć, ale w związku z tym, że bioderko mi nawaliło, kolanko też, no to już nie tańczę, ale przynajmniej się przy stole trochę poruszam, nie? A tak, a pan ma tutaj. Truś. Panie operatorze, no i po co pan się tutaj pcha z tą kamerą? Życie panu niemiłe? No, bo mnie to peszy. No naprawdę mnie peszy, no cholera jasna. Aż mi się też. Proszę wstać. Na szosę go zwalił. No. I, a już ja jestem zmęczony, bo ja na uszy, ale jeszcze ręczny. Był zamieszany. Tak. I chciał mnie udręczyć drugi raz. Tak. Jak już chciał mnie udręczyć drugi raz, to ja później go szepnął i go do góry. Do góry, koszulę, tak? Marynarkę. I tak. Wali. To pan jest taki silny? Był czy jest? Był i świetny. No to co? No. O, widzicie? Ale zaraz, chwileczkę, zaraz, no. Za nimi pani. No. Za nimi pani. Porządek musi być. No przepraszam, ja wiem, że pana ręka boli. Jutro mnie też będzie bolała, ale to... Nie, ty ja już nie psuł coś. Próby można zrobić. Dla pana Józefa od Stefanii Białej Rozy. Proszę o dedykację. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, na specjalne życzenie od pani Steni dla pana Józefa. Utwór z Białej Rozy. Józef niepodzielnie króluje w tańcu. Skąd w tych wioskach biorą się ci wspaniali, długowieczni ludzie? Ponad stuletnia Aniela, krzepki kowal Mietek, Józef właśnie? Czy w tych złotych łanach ukryty jest jakiś eliksir młodości? Kto to wie? Bo wiem, że te białe róże przypomną mi ciebie za tych dni. Które wciąż nie, nie mogłem zostawić ich, bo wiem, że te białe róże przypomną mi ciebie z tamtych dni, o których wciąż nie. Zdrożona, a teraz troszkę tutaj wzrok, a szerzej oczka. Nie do Playboya, nie do Playboya. Dobra, już koniec. Jeszcze nie, to była pierwsza część. To jest sesja tylko dla pań, więc sołtys Jan się nie załapał, ale ma swoje zdanie na temat kobiecej urody. Jak jest brzydka, to jej nie pomoże malowidło. Jak jest piękna, to nie trzeba. Moja żona się nie maluje wcale. Bo jest piękna dla mnie. No poważnie. No ja wiem. A druga nałoży tapety na siebie, jak tam brzydko powiem i do czego, to można nożem skręt ten skrobać. No i co to jest? Pani kocha. Pan Tadeusz i jego żona Agata są fanami serialu Złote Łany. I podobnie jak inni miłośnicy tego filmu, lubią spotkania z bohaterami. Łatwo przekonać. Ale z daleka. Ja będę tylko jako obserwator. Troszeczkę. Dobra?
cztery strzały. Po co wam taką starą babcię na zdjęcie? Ale ją zrobimy tak jakby na Lolo Brigidę zrobimy. Już, o, to jest fajne. Proszę tej pani nie słuchać. Ja przyjechałam tylko dla tych dwie dziewczyny. A dla mnie nie? No tak trochę. To trochę. Pani Aniu, tak, skąd wyście go wyczesnęli? Że on taki umie wmówić. No, kiedy pani będzie robić? No, lekarz powiedział, że tak, kwestia 2 tygodni. Naprawdę? Jakiś taki ma pani malutki ten brzuszek, naprawdę. Ale już przeszkadza. A panie plotkują. No ale nie wygląda pani jak to już... Lody wreszcie przełamane. Chłopczyk czy dziewczynka? Dziewczynka. A już imię jest? Jest. Jak? A panie plotkują. Robimy coś ładnego. Najpierw na smutno, co? Tak trochę, bo pani taka przyszła. Nie interesuje, aby dzieci zdrowe były. No to nie jest miasto. Na wsi wszystko u wszystkim wiedzą. My się nic nie ukryje. Wszystkie mieszczuchy, że tak powiem, są zdziwieni, że po prostu rolnik nasz polski umie tak liczyć. Aż miło patrzeć, jak te maszyny zapieprzają, jak po prostu to wszystko się, kurczę, dzieje. To jest narkotyk, to żaden dopalacz nie tak nie działa, jak bycie rolnikiem. Reflektory, aparaty, ekrany, kosmetyki. W skromnej salce powstaje najprawdziwsze atelier fotograficzne. Rozpoczyna się sesja zdjęciowa. Podobizny pań sołtysek zdobić będą nową stronę internetową gminy. Rej wodzi pan Andrzej, filmowiec i fotografik. Chłop z wielkim talentem. Wie, że musi działać taktownie, bo ma do czynienia z bardzo stremowanymi modelkami, debiutantkami. Nie, torebkę proszę zostawić. Jeszcze troszeczkę, niech się pani minimalnie obróci. Super. O, fajnie. Troszeczkę tutaj wzrok. Nie bolało. Pierwsze koty za płoty. A panie plotkują. Piję 3 łyżeczki nad szczoranem. Pani wie, że przestał mnie boleć żołądek? Tak? No to może to jest faktycznie jakaś... popatrzeć się do góry. To było dobre, tylko jeszcze jedna fotka. Jeszcze jedna fotka, a panie plotkują. A już inni to nie wiem. Powiedzą, że ja jakieś... stosowałam botoksy czy co? No dobrze, to też dla kobiet, a co? Możemy zdjęteczka sobie zrobić? Co zrobić? Zdjęcia. Teraz pan Andrzej musi wykazać się talentem dyplomatycznym. Panią Anię niełatwo. Zboża, łan pszenicy, prawda? Ale łan to jest jeden. Po angielsku zgadza się. Natomiast to jest łan pszenicy. Miłość może do ziemi nie bardzo, tylko tak szkoda, bo to tatowe. Są gdzieś wszystko wie. Ja wiem, kto z kim śpi, ale mnie to...